Chrystusie. No jak... Witam. Ja nie widzę, nie miałam nic zapisane, więc nie wiem, kto dzwoni. Tak powiem. No ja wierzę w Chrystusa, nie? I wiem, że będzie jedna owczarnia, Tak. jeden pasterz, że będziemy się szanować, miłować, wspierać. No i siostra wierzy w Chrystusa. No i dobrze. Ta wiara właśnie, którą masz w sercu, to ona cię właśnie uratuje, cię zbawi od złego. Ja mam na imię Urszula. No. Nie, to chyba nie znamy się, nie? Znamy się, nie znamy, nie znamy. No bo nie możemy się poznać, nie? Właśnie, bo teraz Chrystus, jego prawda i miłość będzie nas łączyła. Tak, No, nie dokładnie. będzie nas łączyło właśnie religie, zbory, kościoły, tylko właśnie ta prawda Chrystusowa. I po tej miłości właśnie nas poznają, po tej prawdziwej, Chrystusowej. No dokładnie, tak No, jak że jest ja napisane, siostrę nie? nie okradnę, nie okłamię, nie No zrobię tak powinno krzywdy, być. No. bo to te prawo Boże będziemy mieć w sercu zapisane, przykazania Boże w sercu. No dokładnie. No, a siostra ma pastora? Powiem tak, czy ja jestem w tej chwili w pracy i jedną ręką ciężko mi pracować i ja zadzwonię po południu. Mogę zadzwonić po południu No, i wtedy proszę bardzo. porozmawiamy, Dobrze. bo po prostu no, nie ciężko Jasne. mi pracować, nie? Jasne. No, to No, miłej pracy, ale wszystkiego powiem, dobrego. No, z Królem Chrystusem. No, no. wszystkiego dobrego. Do To niech siostra usłyszenia. zadzwoni, no, do usłyszenia. No, raz. One są wszyscy wierzący. Siostra zadzwoni do brata Bogdana. No, wierzą, ale ta wiara jeszcze musi być podparta, nie? Wiara się No ale wypróbowana to wiara. już jakaś jest rozmowa entuzjazm jest, bo na razie no, czy się zderzy z prawdą i przyjmie prawdę, czy tak świadkowie reakcja, czy wiadomo jak HWE też reaguje, nie? Ale Chrystus jest jeden, nie jest podzielony, nie jest Panem, bo jest Królem. No i kobieta jest kobietą, mężczyzna jest kobietą, ale mężczyzna jest mężczyzną, kobieta jest kobietą, ale dzisiaj nie wiadomo, kto nosi te spodnie, tak? I kto dzisiaj rządzi w rodzinie. No w rodzinie mężczyzną jest właśnie, mężczyzna jest głową rodziny w rodzinie, bo samochód ma jedną kierownicę, ale jest odwrotnie nieraz, że kobiety rządzą i to jest już zakłócony porządek, który stworzył Chrystus i to wróci do swojej normy, gdy moja żona wróci. No bo moja żona poszła jako córka marnotrawna do świata diabła, żeby się troszkę wyszaleć. Jak syn marnotrawny, Łukasza 15, 24, 32. No i jak wiadomo, że jak Chrystus będzie łączył w jego prawdzie jako jeden pasterz, Jana 10, 16, to będzie już jego miłość i pierwsze zmartwychwstanie. Bo ten syn był marły, ożył. Także Chrystus nie może uśmiercić nikogo, bo on mówi, że w jego miłości dopiero jesteśmy jego uczniami, w jego prawdzie. Bo owoce ducha można mieć, a jak się nie ma prawdy Chrystusa, no to jest Sodoma Gomora, bo każda religia Lis i Judy mówi, jakiego ducha mają, bo Chrystus założył swoją żonę, oblubienicę, czyli ja jestem żoną Chrystusa, moja żona jest moją żoną, ma dzieci posłuszne rodzicom, co Bóg złączył, czyli raj rozbił tam szatan, a teraz wszystkie religie szatany kłamiąc rozbijają właśnie rodziny, dają śluby, rozbijają, dzielą. Jak było na początku, Adam z Ewą nie miał ślubu od księdza, od świadków Jehowy nie było. Także jakby ksiądz się ożenił, miał żonę, dzieci, dał przykład, to wtedy przykład jest większy jak wykład. Także wszystkie religie dają przekleństwo, nie błogosławieństwo, bo żadnej religii Chrystus, tak samo jak saduceuszy, faryzeuszy, Chrystus nie założył, to nie założył świadków Jehowy, adwentystów, baptystów, katolików, rzymski kościół powszechny kto założył? Konstantyn. No i teraz czas dobiega końca, Chrystus nasiał prawdy i my nie możemy siać, tylko zbieramy. Mateusz 3, 12 zbieramy jako anioły, nie jako papieże, jako pionierzy, tylko jako anioły ziemscy, bo Galacjan 1:8, jak anioł z nieba przyjdzie, to już będzie za późno. Dla tych, którzy nie poznali prawdziwego,
W ogniu płomienistym wymierzają karę. Judasz se sam karę wymierzył. Tym, którzy nie znają Boga. Słuchaj, Izrael, Bóg jest jeden, Galsan 3:20, nie ma pośrednika. Chrystus jest Bogiem, nie jest pośrednikiem. Jana 14:17, Duch Prawdy do was mówi teraz przeze mnie, bo Chrystus przeze mnie właśnie mówi do was, jako daje wam pokarm na czas słuszny, za darmo, na mózg, bo diabeł zaślepił mózgi wszystkich religii, cały świat. 2 Koryntian 4 rozdział. Oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Króla naszego Izraela. Króla, nie Pana, bo Pan to jest w świecie. I Pana wpisali w Słowo Boże. Dlatego cały świat czci Pana diabła, jak faryzeusze czcili Cezara. Dlatego wszechładny Pan, Pan Jehowa, a Jahwe to jest Chrystus. Bo Jehowa to jest kobieta. Także mamy Króla. Świadek Jehowy poznał tylko, że to ma długie włosy, że nie może mężczyzna mieć, ale poznał, że to jest Król. Także nie Jehowa, to jest Król. To nie jest Pan, to jest Król. Także obrazki są dla was, bo analfabeci biblijni muszą poznać literki, symbole ze Słowa Bożego, że pszenica to jest dobra, plewy to złe, anioły to dobre, demony złe, kozły złe, owce, co zginęły z domu Izraela, dobre. No to musicie wybrać, czy jesteście aniołami, czy i przychodzicie na ten sąd, na Golgotę i się sądzicie sami, bo trzeba się w sumieniu osądzić, żeby nie być potępiony ze światem. I czas sądu jest i czas fałszywych Chrystusów, Curykasów, Kurilasów, Kwaśniewskich, Andrzejów. No ci, co tam nauczają w internecie, tak na Facebookach, na YouTubach. Bo kto wytrwa do końca w prawdzie, w miłości dla Chrystusa, będzie zbawiony. I teraz jest ucisk wielki zakłamania, a my przekazujemy wam prawdę Chrystusową, żeby ta prawda łączyła jeden pasterz, jedna owczarnia doskonałej miłości, gdzie nie będzie strachu, lęku. Bo Chrystus no, był pokorny, ale użył takich słów: ślepy, biada wam, faryzeusze, groby pobielane. Jak powiedziałem do wolnego tego, jak on tam, Robercik, nie? Faryzeusz to się obraził. To znaczy, że jest faryzeusz, bo tak prawda działa. Na mnie faryzeusz już nie działa. No wiem, na czym ja stoję i wiem, jaką mam wartość, czyli Mateusz 23:1. Jestem uczniem Jezusa, bo Jezus ma uczniów. Mojżesz miał, Jan Chrzciciel miał, tak? Faryzeusze mieli swoich uczniów. Ale Jezus ma swoich uczniów. Jest jednym nauczycielem. Wyraźnie jest napisane, jeden tylko nauczyciel Chrystus. A wy jesteście wszyscy braćmi, siostrami. Także siostra dzwoniła, ale czy ona jest w jakimś kościele, HWE? I faryzeusze ją zniszczą, bo jak ma męża, ma słuchać męża, jaki by nie był. Rozmawiać z nim i czekać na zrozumienie prawdy, która wyjdzie na jaw, tak? Bo Bóg stworzył rodzinę, a teraz wszystkie religie jako prostytutki duchowe i polityka, która chce, żeby ich wybierać na wybory iść. No ale to właśnie ci, co do nich wybierają, to są winni właśnie. Ona winna dawać nie powinna. Jak moja żona powiedziała ze mną, że skończyła ze mną, już żadnej władzy nad nią nie miałem. Ślubowała mnie, no i powiedziała, że już skończyła, nie? Czyli nie chciała odzywać się do mnie, po prostu dotykać, no po prostu jakby nie ona nie istniała, a przychodziła ko mnie, pół metra koło mnie, byliśmy pod jednym dachem, ale traktowała mnie jak powietrze. Czyli straciłem władzę jako głowa rodziny nad żoną, która mnie ignorowała. Jakby teraz ci, co idą wybierać tych swoich morderców nie poszli, to oni po prostu nie zostaną by żadnej władzy, nie? Ewangelia na 15:16. Chrystus was wybiera do 27. Błogosławimy. Mateusz 10:8. Skrzeszamy i Chrystus przychodzi. Iskra prawdy z Polski, a zbawienie jest tylko w sercach naszych, bo my jesteśmy świątynią Boga żywego. 2 Koryntian 6 rozdział od 1 do 18. Urszulka jest córką Chrystusa Boga Wszechmogącego, bo jego ojciec, Chrystusowy ojciec, nasz dziadek, mu dał wszystkie tytuły. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Także nie ma dwójcy, nie ma trójcy. Dla rodzaju ludzkiego Bogiem, Ojcem, Królem, Nauczycielem jest Chrystus, Jahwe, Manuel. Urodziła go Maria Betlejem, apostoł Paweł się nawrócił. Dzieje apostolskie 9 rozdział od 5. do 25. I świadkowie Jehowy mogą się nawrócić i pokazać, jak będą gorliwi dla nie Jehowy. Także świadkowie Jehowy, nie bądźcie już panierami, bo to wstyd. Tak jak być papieżem, to jest wstyd dla Chrystusa.
bo nie służy Chrystusowi, żaden papież nie służy. Annasz Kajfasz to Sanhedrin, to tak samo dzisiaj jest. Historia się powtórzyła na całym świecie teraz. To się dzieje w świecie, gdzie mają Pisma Święte chrześcijanie. Po prostu przez tych chrześcijan, co mają Pisma, bluźnią poganie. Rzymian, drugi rozdział. To wyście doprowadzili do tego, że ludzie mówią, że Boga nie ma, bo wreszcie popsuli obraz Boga, prawdy, miłości Chrystusa, który przychodzi i odnajdzie swoje owce, co zginęły z domu Izraela, bo owce, Jana 10 rozdział, pójdą za prawdą. Jak mają czyste serca, Mateusz 5:8, Mateusz 24:31, błogosławi mi.